Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony The Rockboy. Zapraszam na kolejny odcinek z gry Alan Wake 2. Życzę miłego oglądania. Z góry muszę was przeprosić za mój głos, niestety jestem trochę przeziębiony, także nie będzie to brzmiało tak jak na każdych innych nagraniach, także sorki, jeśli będę tutaj brzmiał trochę inaczej, ale no niestety jeszcze się nie wyleczyłem, także walczę z przeziębieniem. Ale okej, kontynuujmy sobie. Wyjdźmy sobie z tego naszego bezpiecznego pokoju. O jest, mamy słowo mocy. Odświetlimy je sobie. O, chwila. Tutaj. Super, udało się. Nowe słowo mocy, naprawy. Słowa naprawy. Maksymalne zdrowie. Ilość przywracaną. Może... zwiększmy sobie maksymalne, na full. Myślę, że na pewno nam się przyda. Okej, i musimy chyba wrócić tutaj na dół, bo nie wiem, czy tam wszystko zebrałem w poprzednim razem, ale jeszcze wejdźmy sobie tutaj. A to już jest przejście chyba dalej. Dobra, sprawdźmy, czy tutaj na pewno nic już nie ma. Na mapie mamy tutaj coś jeszcze? Chyba nie, to może jednak wszystko już tam zebraliśmy, ale jeszcze tak profilaktycznie, czy coś tu jest. Strasznie dużo ich tutaj jest, także może ich jakoś ominę. Oj. Dobra, udało się. Tu też. Dobra, nie, chyba tu już nic więcej nie ma. Dobra, wracamy stąd, bo nas zaraz załatwią. A są tutaj dość agresywni. Dobra. Jednak jest tam czysto. Słowo mocy jest, idziemy na górę. Zobaczymy, co nas tutaj czeka. Tu coś będzie może ciekawego. Nic, tu też nie. Przechodzimy dalej. O proszę, wejście do metra już. No dobra. Czy to nie są te drzwi? Tak, to są chyba te drzwi, które były zamknięte tutaj, jak tu byliśmy u góry. Okej, dobra, sprawdźmy. W zawalonym tunelu odpraw rytuał. Dobra. Czyli musimy sobie wrócić do tego tunelu. On był na mapie. Tunel główny tutaj przed nami. Dobra. Przejdźmy sobie tam w takim razie. Czekajcie, czy to tędy? Nie. Źle sobie poszedłem. Tak jest z tym wagonikiem. Okej. Panie Alan, co nas tutaj czeka? Zobaczymy, czas pokaże. Tablica fabularna, zawalony tunel, dobra. Dokładnie, teraz sobie wybierzmy go. I to będzie... rytuał. Chyba tak, bo to jest ten odpowiedni. Wejdź do odblokowanego tunelu. O tak, mamy przejście odblokowane, super. Jeszcze szybkie sprawdzenie mapy. Zmiana światła nieaktywna teraz. Dobra. Wydaje mi się, że tam wszystko mamy. O kurde. Okej, dobra, spierdzielamy stąd. Dobra, tylko w którą stronę? W którą stronę? Tędy? Czy ten wagonik? O cholera. Tego się nie spodziewałem. Grubo się robi. Dawaj, panie Alan. O kurde, jak mocno broń. Wow. Skąd tu się odwala? Dobra, biegniemy szybko. Bezpieczne miejsce. Czy to nas uchroni? Już na chwilę? Już nie do końca. O kurde, co to było? I couldn't hear the dark presence. Szybki zapis sobie zróbmy. Dobra, tego się nie spodziewałem. Strasznie agresywny ten duch mroku. Ale dobra, tunel mamy teraz odblokowany. Przegoniliśmy dziada. Może tym razem nam się uda. Co jest? O cholera. Dobra, strasznie agresywny jest. Biegniemy. Panie Alan, nie możesz pan szybciej trochę? Strasznie wolno biegniesz.
Dawaj, 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 dawaj. O cholera. The dark presence. I had seen it before. Aż za dobrze. Mura burzowa, tak, dobre osiągnięcie. Was always out there, hunting me. Jaki to tunel mamy, proszę bardzo. Czeka na końcu. Masakra, myślałem, że on się nie odwróci tak jakby od nas w tym bezpiecznym miejscu, że mimo wszystko tam wejdzie. Ale jednak udało się go wykiwać, tak powiem. Dobra, co my tu mamy? Jakaś, kurde, jakaś jaskinia taka wielka? Co to jest? Tu coś leży. Nic tu nie ma. Ten las teraz. Kurczę, fajnie tu. Dobra, co tam leży na tym kamieniu? I zwłoki? O, to jest to serce? Czyżby to był Robert Nightingale? O tak. O, to jest jego serce. Co ono tu robi? Wow, jeszcze z takim bycie... Oho. Something had shifted. I felt an overwhelming closeness to home. O, pani Saga. Czyżby to w tym momencie on przeszedł do naszego świata? I'm Saga Anderson, FBI. This is Alan Wake. I'm trapped here. The dark place. Under Cauldron Lake. Cauldron Lake. Are you? I'm trying to escape. I'm making progress, but I'm in danger. The dark presence. Help me. Please, help me. I could sense it. I was closer to home. Gdzie my teraz jesteśmy? Had the woman in the vision helped me somehow? Something had changed outside Parliament Tower, where I had lived with Alice. On tym mieszkanie to było. Waiting for me. Mieli się teraz tam dostać? Ciekawie. Okej, teraz będzie pewnie ta muzyczka. Ta perkusja. Muzyka jak z jakiejś Zary albo Kropa. Dobra, jestem tam. Ciekawe akcji, dawajmy. Lecimy dalej. Dostanę się do mieszkania w Parliament Tower. No dobrze, dobrze. Pan Nightingale sobie tutaj leży. Niestety. Już mu raczej nie pomożemy. O, cóż tutaj jest? Autor słowa pierwszego, ostatniego nie napisze. Boi się światła strasznego. Cień pada wśród ciszy. Trzecie oko się otwiera, niech nastanie noc. Potrzeba wzbiera, by pisać moc. Rytuał, który wskaże ci drogę. Pod twoją nieobecność twoi przyjaciele spotkają jego. Okej. Czy na mapce coś tu mamy ciekawego? Nie. Dobra, kontynuujmy w takim razie. Przez jaskinię. O, czyżby to było to takie miejsce, które sobie... O, właśnie, właśnie, właśnie. Z tej strony, tak. Znowu Casey. The violent emotion of the act, like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something that soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget, marking you. Taking you for a ride, making you crazier. Zrobiło cię w konia. Fajne są te wstawki z Caseyem. Co tu mamy? Znowu jakieś przejście, które wcześniej było. Może na tym placu zaraz będziemy.
Nie tak prędko, metro. O, tam mamy słowo mocy, a tu coś będzie. Szafeczka, to już otwieraliśmy chyba. Nie ma nic? Nie ma. Się to podświetlić? Z tej strony? Może z tej? O, 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 pięknie, pięknie. Dziękuję bardzo, słowo broni. Co by tu teraz zrobić? No strzelby nie mamy. No dobra, dajmy sobie znowu ruletkę. Dziękuję bardzo. Słowo mocy zawsze na propsie. Parliament Tower Plaza. No okej, okay, czyżbyśmy byli na stacji? Tak jakby w tej, pod tym budynkiem. Coś tu jeszcze mamy ciekawego. Jakieś małe znajdźki, cokolwiek. Jest ten gościu z tego studia, który z nami prowadził wywiad. No nic tu nie ma. Albo coś przegapiłem. No okej, okay, co i możemy sobie znowu tutaj strykacza użyć. I co, i rozumiem, że mam go użyć. Amunicja, dziękuję bardzo. No dobra. Dostaję się do mieszkania. W takim wypadku idziemy na górę. O tak. Parliament Tower. Our home in New York. Was I really this close to being home? Dobre pytanie, panie Alan. O, ktoś dzwoni? Mój nie. A, mój też nie. A tym bardziej u mnie. Mi się wydawało. No co tu mamy? To jest nasz szyjba. Alan Wake, tak. In loving memory, dzięki. Autor i mąż. Piękna rzeźba przed naszym starym mieszkaniem. Gdzie ten telefon dzwoni? Czy to mi w głowie dzwoni? Nie no, coś dzwoni. Bez kitu. Gdzie on tu był? O, o, o. No właśnie. Czyli to nie ma mojej mamy. Odbierzmy sobie. Niepewnie. Hey Alan, thank God he picked up. I thought I lost you again. Who are you? Why are you helping me? Did you go deeper? To the overlap? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. I That's fantastic, Alan. We're closer to getting out. We're making progress. Well, we would be if you would answer my damn questions. Dokładnie. Last time we spoke, you were pretty worried about Alice. Did you ever check Parliament Tower? To make sure she really got out of the dark place? Well, of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. Be very careful, Alan. The dark presence is stealing from you. It can already manifest as your double. Scratch will come. Okay. Wait, hello? Jeszcze więcej pytań niż odpowiedzi. Super, super. No dobra, idziemy do tego naszego apartamentu. Przejmy sobie, jak mieszkał pan Alan. Willa, ogród, basen, a w garażu Mercedesy. Wcześniej mieszkał jak każdy w zwykłym bloku w Pruszkowie. Ale to za mało. Tak żyje bieda. On chciał wejść na szczyt. Czy coś tam nas czeka? Wejdziemy tędy? Będzie to takie proste? A, będzie. Nie z tej strony pewnie. Czyżby z tej? Nie, coś źle robię? Źle podszedłem? No jak, no musi być jakoś takie od tutaj. On do przodu? Tak. Maybe he was a victim. The cult using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here?
in the story? Sprawdźmy to. Proszę, Winta już przyjechała. Dziękuję bardzo. No to co? Cyk na górę. Gdzie jakaś muzyczka z Windy? No tak, nie mogło być normalnie. Nawiedzenie. Initiation 3. Alice's photo equipment set to go off when the door opens. Latarkę mamy. Okej. Szukajmy sobie nasz apartamencik. Spokojnie, Alice! Tylko ja. Alice! Okej. Już coś się potłukło. Alice. Wybierz zdjęcie do plakatów na wystawę. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? To wszystko. Znowu tak creepy muzyczka. Okej, idźmy dalej. This is the door to my study, where I wrote my tu nie wejdziemy. The symbol wasn't here before. No właśnie. Ciekawy symbol. No, co tu chodzi? Dobra, a tutaj? Na tych półeczkach? Nic, nic. Niezła chata swoją drogą. Ładnie to wygląda. Alice's video camera. O! Znać kartę pamięci. Okej, okay. Poszukajmy w takim wypadku. Obejrzymy sobie pewnie jakieś nagranie. Co tu jest? Nagrania, sztuka, dokument na ekranach. Wiele. Punkt centralny leża mroku. Okej. Okay. Jest jakieś coś. Co ta Alice tu robiła bez nas? Jaki ładny kredensik. O, tu coś kolejnego. Część pierwsza. O, jest karta. No właśnie. Alice, co ty tu robiłaś bez nas? Nic nie ma. Palmy sobie tę kartę. Co nam tutaj pokaże? No dalej. People to think it was my fault.
years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Alan was back. Haunting me. Then it got violent. It was Alan. And yet, it was a monster. He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. My nightmare's caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. Alice. Scratch was terrorizing her. Why? Ale ciekawe to było. W początku Parka, jedno z nich tylko zarabia jako artysta. Tam tak jakby ona stworzyła to Leże Mroku? Czy to Alan był... Czy ten mrok ją atakował? W sensie jak ona mówiła, że Alan stał się potworem. Czy on go jakoś kontrolował wtedy? Czy po prostu Alan przez to, że nie mógł pisać, stał się takim potworem? No ciekawe, naprawdę. Fajne to nagranie. I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looped me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing. Cześć. Znowu będzie muzyczka. To sama? Chyba ta. Takie. Wracamy do Zary. No okej. Okay. Zobaczmy, co będzie dalej. Czy już byśmy wracali do sagi? Tak jest. Okay, let's recap what you've told us so far, Alan. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called The Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out.
Yeah, yeah. But so has your evil doppelganger, Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the dark place by writing a novel, the pages we've been finding, but your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, yeah. Making them crazy, bringing the dark place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the dark place can change reality. The story is coming true, soaking into everything, like darkness when night falls. But last time it... This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the dark place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Jaka synchronizacja. Mr. Wake. Alan. We've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. A zobaczymy jeszcze więcej. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the dark place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. Wracamy do naszej detektyw, Sagi. And there's so much of it. To dobre podsumowanie tego, co się tu dzieje. Okej, zapytajmy jeszcze. Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness. Possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? The cult. Yes. Yes. They have the clicker. Czy pracują ze zgrzytem? If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Może podpowiedzi za pleców? Profilowanie? Okej. Okay. Sprofilujmy sobie naszego Alana. Alan Wake. Cool tip strikacz. How does he know? The writer is the reader. The next chapter. The next chapter. The next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Zgrzyt. Wake has a double. Mr. Scratch. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here.
in Washington. He's hunting Wake. Jak zwykle, pani Saga wie wszystko. Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. To wszystko? Okej. Okay. Ukrywa pan stronę. I teraz wiemy, że ukrywasz stronę, ale co na to powie? Okej. Okay. Mr. Wake. I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful. Okay. Inside the trailer. At the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the cult of the tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. Dobra, mamy kolejną stronę maszynopisu. Pewnie sobie możemy tam coś pododawać jeszcze w tym naszym pokoiku. Czy mamy tu coś ciekawego jeszcze? Sprawdźmy sobie, bo chciałem... Tak jest, okej. Okay. Zapiszmy sobie grę w tym miejscu. I na tym etapie zakończymy dzisiejszy odcinek. Nie chcę was za bardzo męczyć moim chorym głosem. Mam nadzieję, że na kolejny odcinek będę już zdrowy. Mam nadzieję, że nie będę tak harczał jak dzisiaj. Także bardzo was za to przepraszam, ale jednak chciałem, żebyśmy mieli kolejny odcinek, żeby... Szło to jakimś swoim tempem, no i też ja jestem bardzo ciekawy tej historii, także fajnie było mimo wszystko pograć. Także dziękuję wam wszystkim bardzo za uwagę, dziękuję za wszystkie łapki w górę pod poprzednimi odcinkami, za wyświetlenia. Mam nadzieję, że kanał się będzie powolutku rozwijał. Zapraszam was również do obejrzenia pierwszego shorta, którego wstawiłem na kanał. Też oczywiście zalana, no i co? I następnym razem będziemy sobie kontynuować. Także dziękuję wam wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że wam się przyjemnie oglądało i że bawiliście się tak samo dobrze jak ja. Także do usłyszenia na następnym odcinku. Trzymajcie się, hej!